Witam wszystkich, tutaj Tomcio. Dzisiaj chciałem pokazać Wam małe bonsai, moje małe. Ja mam ich kilka sztuk, także więcej projektów takich, ale jest ich kilka sztuk małych bonsai, ponieważ ja bardziej preferuję średnie i większe, tak jak tutaj widzicie, średnie i jeszcze większe tam będą. Ale tu chciałem Wam pokazać dzisiaj moje małe, które mam. Jest ich kilka sztuk, proszę bardzo. Tutaj one mają mniej więcej niż 23-24, no góra 25 cm to już jest góra. Oczywiście bez doniczek. Tutaj położyłem zapałki, żebyście widzieli, że jakie są. Także są małe. Także pokażę Wam, tutaj. Naprawdę małe, także tutaj na górze jest wiąz drobnolistny. To jest azalia indyjska, pięknie kwitnie, pięknymi kwiatami. Tutaj jest brzostownica japońska. Czyli wiąz i brzostownica są bardzo podobne do siebie, tylko jak widzicie troszeczkę inaczej, jesienią wyparwiają im się liście. Brzostownica wygląda przepięknie, kolorowe liście ma. Wiąz ma tak delikatnie, ma tam troszkę też kolorowych, ale nie aż tak. Nie aż tak kolorowo. A jeżeli ma, to troszeczkę inny kolor ma. Tu jest wiąz duży, widzicie? Bardziej żółty jest, a brzostownica jest bardziej pomarańczowa. Bo tutaj jest wiąz też, taki większy. Wiąz drobnolistny. Ale wróćmy do tych małych. Chciałem Wam dzisiaj pokazać małe. To tutaj są wiąz, azalia indyjska, brzostownica japońska, malutka. Pięknie wyglądają też. Mam ich już dobrych parę lat, także one są cały czas małe takie. Tutaj mam też azalię indyjską jeszcze jedną. Troszkę inaczej wygląda. Tutaj mam takie też moje projekty oczywiście. Na razie jeszcze w takiej doniczce plastikowej, ale to jest też doniczka pod bonsai. To jest czmielina, nasza zwykła czmielina. Już ma kolorowe listki. Ona wygląda tak, spoko. Tutaj ma taki już, czmielina. Tutaj mam, to mam akurat to, co trzymam w domu. Portulacaria afra, tylko że to jest odmiana Portulacarii afry. Bo mam tą Portulacarię afry zwykłą. No to ona jest troszkę większa, szybciej rośnie. Ta bardzo powoli rośnie. To jest jakaś wariegata, jakaś odmiana. Ma takie kolorowe listki. I powoli oczywiście, o wiele wolniej rośnie niż zwykła Portulacaria afra. Przynajmniej ja tak zauważyłem. Bo też już ją mam parę lat. Tutaj mam wiąz. Bardziej pod brzostownicę tutaj, sadzonkę. Czy ukorzenioną przez siebie oczywiście. Także wstępną. I tutaj mam jeszcze też w domu. To jest grubość, tylko ta odmiana golum. Też malutki taki. I tutaj mam jeszcze jedną. Też małe drzewko. To jest tamarędowiec indyjski. Z nasion oczywiście wyhodowałem i mam go już 3-4 lata i jest nadal taki mały tamarędowiec indyjski. Także można sobie u nas w Polsce z nasion tropikalne też, jego chowam na zimę do domu. Także tu i tutaj mam też projekty młode, też będą małe. Tutaj jest, jak widzicie, brzostownica rozmnożona, taka mała. Tutaj też jest przestownica. I tutaj jest wiąz. To jest wiąz drobnolistny. Czy można się pomylić z tym wiązem i z brzostownicą, naprawdę, bo są bardzo podobne. Ale jak kupowałem je, to tamta była, ta na górze po lewej była wyraźnie opisana, że to jest brzostownica japońska, także można sobie porównywać, a ten był wyraźnie opisany, że to jest wiąz drobnolistny. Także mam mniej więcej porównanie, no. Także to są moje małe, chciałem Wam pokazać małe bonsai, które mam u siebie. Mam ich niewiele, tyle jak widzicie. Może jeszcze kilka projektów jest małych, dojdzie do tego. Bo ja bardziej lubię, po prostu każdy ma swoje preferencje, ja bardziej lubię średnie i duże bonsai. No i jeszcze chciałem Wam pokazać, tutaj co mówiłem w ostatnich filmikach, o sosnie czarnej, którą mam, naszą polską. Jak sobie chcecie, to sobie włączcie inny filmik, tam jest o sośnie.
A tu są, mówiłem właśnie, że pokażę wam, mam inne sosny. To są te sosny inne. To są też sosny czarne, tylko to są japońskie sosny czarne. Oczywiście też z nasion je rozmnożyłem. Mają 2 lata. W zeszłym roku, 2 lata mają, drugi sezon mają. Już są takie, już nie są takie małe. To jest moja ręka, proszę, zobaczcie sobie. Także o, już są 2 lata. To są japońskie sosny czarne, sosna Thunberga. 6 mam, 6 sztuk mi wykiełkowało. One normalnie w zimę w mrozie stały, na zewnątrz. Tylko w te największe wichury, jak żeby mroźny wiatr był, to je chowałem, żeby wiatr na nich tak nie wiał. Ale one są mrozoodporne będą. Także sosna Thunberga, to też będą piękne, będą prowadzone jako bonsai z nasion. Japońska sosna czarna. Wam chciałem pokazać. I jeszcze tylko chciałem wspomnieć, bo ostatnio filmik, jak nagrywałem o jałowcach, widzicie, to mówiłem wam, pamiętam, że ten jałowiec ja kupiłem za 5 zł, tak? Pomyliło mi się, bo ja wtedy kupowałem jałowiec i to drzewko. I to drzewko było za 5 zł. To jest tuja, globosa odmiana. Ją kupiłem za 5 zł w promocji, ale ten jałowiec też był w promocji, tylko że chciałem powiedzieć wam, że, bo ja powiedziałem wam, że jego za 5 zł kupiłem. Jego kupiłem chyba za 10 albo za 12 zł. Nie pamiętam, też niewiele, no. Także chciałem to sprostować, bo pomyliłem się po prostu. To ten był za 12, a to było za 5 zł. Także to też jest kupony w tym roku. Materiał na bonsai będzie robiony. Także już fajnie wygląda, jest już stara. I za nią dałem 5 zł. Także można sobie upatrzeć. No a za ten dałem 12 za ten jałowiec. Kuriwao Gold, co wam pokazywałem ostatnio. Także tylko to chciałem sprostować, bo pomyliłem się, bo obydwa kupowałem w tym samym czasie i szybko gadałem i mi się pomyliło. Także to. Ale można kupić sobie tanio i ten. No to też jest projekt będzie. Tuja. Będę ją także robił z niej bonsai. Także tyle. Chciałem wam pokazać te małe drzewka. Moje bonsai. I sprostować tamte. No i te sosny czarne małe, młode. Chciałem wam pokazać. O. To są japońskie sosny czarne z nasion. Też u nas można sobie śmiało w naszym klimacie polskim sobie z nasion rozmnażać. No i to jeszcze rzućmy okiem na te. Tu mam jeszcze młode projekty. To będę wam udostępniał, bo mam dużo drzewek. Mam dużo też drzew bonsai liściastych. Ale nie warto teraz wam pokazywać, ponieważ tutaj zobaczcie, mam w różnych miejscach, o tam mam, zobaczcie już, bo pooblapywały liście i jeszcze są niepoprzesadzane, to są, już je mam też dużo z nasion i dużo takich, o, tam mam buki, mam też graby nasze, mam, to wam pokażę na wiosnę, jak będą pięknie puszczać liście, to wtedy będę liściastych więcej pokazywał, także to wszystko. To w tym filmiku na dzisiaj. No, pozdrawiam wszystkich. To tamcio. Pozdrawiam wszystkich. Małe bonsai. W skrócie opisałem wam.